Pierwszy mecz Mistrzostw Polski Juniorek za nami. Do pierwszej połowy Jeleniogórzanki, wypracowując 4-punktową przewagę, prowadziły 16 do 12. Dzięki skutecznym kontratakom systematycznie oddalały się od grających w osłabionym składzie przeciwniczek z Łomży. Dziewczyny rozchorowały się, dwie, trzy dziewczynki, które mogłyby kasować kontry. Dzisiaj nie nadawały się do tego, siedziały praktycznie rzecz biorąc na ławce. Kolejne 30 minut spotkania toczyło się według tego samego scenariusza co pierwsza połowa. KPRR systematycznie zwiększał różnicę punktów oddzielających go od przeciwniczek. W końcu Jeleniogórzanki zwyciężyły 39 do 27. Dziewczyny wypełniły wszystkie założenia, jakieśmy w ostatnim tygodniu awaryjnie przygotowali ze względu na moją sytuację, gdyż miałem zawieszenie jednego meczu za czerwoną kartkę i cieszy to, że mogły wyjść rezerwowe, czyli po prostu cały zespół mógł wejść i to się w ogóle nie odbiło na różnicy w grze. Jesteśmy już jakoś podbudowane po pierwszym spotkaniu, że wygrałyśmy, a więc na pewno łatwiej będzie w późniejszych meczach. Kolejne spotkanie, jakie w ramach mistrzostw, czeka na szczypiornistki KPR-u już jutro. Tym razem dziewczyny zmierzą się z drużyną AZS-u Radom. Następnie, podczas niedzielnego meczu, czekać je będzie potyczka z zawodniczkami z Gdyni.